ostatnim tygodniu wykonawca robót budowlanych wykonał szereg prac, między innymi w miejscowości Kozłowo zostało zainstalowane urządzenie wagowe mające na celu wykrywanie pojazdów poruszających się po budowie, których masa przekracza dopuszczalne wartości określone w polskim prawie. W rejonie planowanej budowy obiektu WS1-11 trwają badania archeologiczne, prace geodezyjne oraz prace związane z odhumusowaniem. Wykonawca w tym miejscu przystąpił również do wykonania badania przydatności gruntu. W Nowych Marzach trwają prace związane z montażem żelbetowych elementów tworzących część przelotową przepustów pod koroną drogi.